Rezerwat przyrody Las Gościbia powstał w roku 2001. To ponad 280 hektarów pięknych górskich lasów i łąk leżących na terenie sołectwa Harbutowice. W leśnym ekosystemie można znaleźć ponad 40 gatunków chronionych roślin. Gęsty bukowo-sosnowy las porastający stoki góry Babica, szum strumyków i piękne widoki przyciągają turystów. Wyjątkowy klimat, czyste powietrze sprawiają, że jest to wymarzony teren do pieszych wędrówek. Las Gościbia jest jednym z największych rezerwatów w Małopolsce. Zalew w Sułkowicach został oddany do użytku w 2012 roku. To sztuczny zbiornik wodny z molem i podestami dla wędkarzy. Okalają go alejki spacerowe. Tuż obok znajduje się niewielki amfiteatr, miejsce do grillowania i punkt gastronomiczny. Zalew szybko stał się ulubionym miejscem letniego odpoczynku mieszkańców gminy. Zalew to także znakomite miejsce do uprawiania sportu. W roku 2013 po raz pierwszy odbył się tutaj akwatlon, połączenie pływania i biegania. Zawody organizowane przez Sułkowicki Klub Sportowy Delfin cieszyły się dużym powodzeniem, a wystartować mogli zarówno najmłodsi adepci sportu, jak i weterani. Przez cały 2013 rok trwały prace przy budowie pierwszego na terenie gminy stoku narciarskiego z wyciągiem kanapowym. Oświetlona trasa ma 760 metrów długości, a czteroosobowe kanapy mogą wywieźć na górę 2400 osób w ciągu godziny. W planach druga trasa – wyciągi orczykowe dla dzieci i dorosłych. W ten sposób powstanie prawdziwy snowpark. Narciarze znajdą tutaj bezpieczną, naśnieżaną trasę o szerokości od 50 do 80 metrów. Obok znajduje się wypożyczalnia sprzętu, kaskadowy parking, nad nim drewniana, częściowo przeszklona restauracja. To ciekawa propozycja na przykład dla narciarzy z Krakowa, którzy dotrą tutaj w ciągu zaledwie pół godziny. Miłośnicy jazdy konnej także znajdą coś dla siebie. Czeka na nich stajnia pod Topolą w Sułkowicach. Pierwszy drewniany kościółek w Sułkowicach istniał już w XII wieku za czasów Bolesława Wstydliwego, ale obecnie istniejący został wybudowany w latach 1936-1964. Górujący nad centrum Sułkowic kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa został zbudowany w stylu neoromańskim, na wzór bazylik wczesnochrześcijańskich. Starszy od niego jest niewielki XVII-wieczny kościół świętej Zofii. Kościół w Harbutowicach pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Znacznie starszy jest cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzący z wieku XVII. Pod koniec XIX wieku sława kościoła w Harbutowicach za przyczyną cudownego obrazu Matki Boskiej Harbutowickiej była tak duża, że jak podają kroniki parafialne, przejeżdżający przez Harbutowice jego cesarska wysokość arcyksiąże Rainer do kościoła naszego wstąpić zapragnął. Na przełęczy łączącej Sułkowice z Suchą Beskidzką można podziwiać XIX-wieczny pomnik upamiętniający powstanie traktu. Las Groby w Harbutowicach to miejsce spoczynku około 300 konfederatów barskich poległych w walce z wojskami generała Suworowa. Tędy też przebiega niebieski szlak turystyczny prowadzący do pobliskiej Landskorony. Parafia w Rudniku ufundowana została przez Grabowskiego, obywatela rudnickiego, w roku 1876. Samodzielną parafię ustanowił tutaj biskup Karol Wojtyła w roku 1966. Raz w roku, w połowie września, odprawiana jest msza święta w prawie 200-letniej kaplicy na Oblasku. W
kościele w Biertowicach znajdują się relikwie Jana Pawła II. Parafię w Krzywaczce erygowano w 1452 roku. Świątynia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej pochodzi z początku XX wieku. Znajduje się w niej figura Matki Boskiej z XV wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowa kaplica Schmidtów z 1887 roku na tutejszym cmentarzu. Dwór w Krzywaczce został wybudowany w 1820 roku przez hrabiego Kryspina Żeleńskiego, herbu Ciołek. Obecny właściciel stopniowo przywraca mu dawny blask. Turysta odwiedzający gminę może podziwiać liczne pomniki przyrody. W Sułkowicach znajduje się potężny dąb Jan. Wysoko w Harbutowickich Górach piesi wędrowcy mogą podziwiać co najmniej 700-letnie cisy Mariana Raciborskiego. Celem licznych wycieczek jest także diabelski kamień w Rudniku.